Dziękuję. Pani posłanka Kucharska-Dziedzic. Pani marszałek, tytułujemy panią marszałek, myślę, że z dwóch powodów. Nie tylko ze względu na tą piękną w Polsce tradycję szacunku dla urzędów, funkcji, które się pełniło, ale także z szacunku dla osoby, bo jakby nie było, jest to sukces osobisty dla każdej osoby, która tak zaszczytną funkcję w państwie pełniła. Mówię o szacunku dla osoby, bo było to też widać w wypowiedzi na przykład pana posła Czarnka i uznaniu dla pani kompetencji prawniczych, więc myślę sobie, że jeżeli Klub Prawa i Sprawiedliwości zarówno w poprzedniej kadencji, jak i tej kadencji uznawał, że jest pani w sposób szczególny predysponowana do pełnienia funkcji marszałka, to ten szacunek wobec pani w klubie i wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości jest wielki. Ja mam pytanie o ten szacunek, bo pytaliśmy tutaj dzisiaj panią wielokrotnie o to, czy pani występowała o ekspertyzy w różnych kwestiach, czy pani występowała o opinię jako marszałek Sejmu. Ja mam pytanie odwrotne. Czy panią jako marszałka Sejmu, jako osobę drugą w państwie, panią jako osobę, jak to przyznał pan Czarnek, o wyjątkowych kompetencjach merytorycznych, predysponujących do pełnienia tej funkcji, zapytano o opinię na którymkolwiek z etapów podejmowanych przez panią decyzji o organizacji procesu legislacyjnego, czy panią pytano o opinię na temat tego, czy wybory kopertowe to jest dobry pomysł, czy różne pomysły, które się z tymi wyborami, z ich organizacją, z tym, jak były zaplanowane, pojawiały. Czy panią pytano o opinię? Najpierw pani przewodnicząca, bardzo dziękuję za te słowa o szacunku, ale naprawdę nie czuję się wybitnym znawcą prawa. Przepraszam, jestem historykiem z wykształcenia, nie prawnikiem. Powiedziałam tylko, że staram się czytać przepisy. Jeśli są proste, to je rozumiem. Jeśli nie, to pytam o zdanie. Więc proszę mi takich kompetencji aż nie przypisywać, że znam się doskonale na prawie, bo tak nie jest. A jeżeli chodzi o szacunek, to na szacunek człowiek zasługuje całym swoim życiem. Tego nie można wprowadzić żadną zasadą. Czy pani mnie pyta, czy były konsultacje? Rozmawialiśmy wszyscy na ten temat. Wszyscy. Więc jeżeli pani za konsultację uważa wypowiedzenie przeze mnie mojego zdania, to tak. To tak. Czy zwracano się? Czy pan premier, pan prezes? Nie, pan premier się do mnie, nikt się do mnie nie zwracał z taką opinią. To były wyrażane przeze mnie poglądy w trakcie rozmów w większej grupie osób. Tak? To nie były, przychodzi do mnie kolega z rządu i pyta, co sądzisz na ten temat. Oczywiście, że jeśli pani mówi o szacunku, to muszę powiedzieć tak, że ja w dużym stopniu byłam marszałkiem samodzielnym i z moimi opiniami w kwestii wielu ustaw potrafiłam postawić na swoim w tym sensie, że zwracałam uwagę, że coś jest nie tak, tak? Coś jest nie tak. I koledzy tego słuchali. Pani mnie pyta teraz o sytuację wyjątkową, jaką była pandemia. Nikt, jeżeli ktoś mi dzisiaj powie, że miał ktokolwiek receptę na działanie w tamtym czasie, już nie mówię o stanowieniu prawa, o pracy parlamentu, ale na wybory prezydenckie, no to myślę, że dostałby jakąś wyjątkową nagrodę, bo minęły 4 lata i ja nie usłyszałam. Poza różnymi propozycjami, ja też mogę podać swoją propozycję, ale pytanie jest inne. Mamy konstytucję, mamy ustawy, czyli mamy prawo i mamy wybory prezydenta. I co wybieramy? Czy to, co mi się wydaje, że powinno być, czy to, co określa konstytucja, czyli najważniejszy dokument, który jest podstawą funkcjonowania każdego państwa. Dla mnie i moja opinia była i wtedy taka, i jest dzisiaj taka, że mamy postępować zgodnie z konstytucją. Konstytucja nie dawała mi możliwości na to, żebym zrobiła cokolwiek innego poza ogłoszeniem wyborów i też troską o to, podobnie jak moich kolegów z rządu, żeby te wybory były zorganizowane tak, żeby każdy obywatel mógł swój głos tego 10 maja oddać.
Pani marszałek, powiedziała pani, że postępowała zgodnie z konstytucją. W konstytucji nie ma słowa na temat wyborów organizowanych drogą korespondencyjną. Powiedziała też pani dzisiaj, odpowiadając na pytanie jednego z pytających członków komisji, że nie pamięta, kiedy pani pierwszy raz usłyszała o koncepcji wyborów przeprowadzanych drogą korespondencyjną. Więc ja bym chciała jeszcze raz uściślić pytanie. Czy kiedy pani usłyszała pierwszy raz, chociaż nie pamięta pani, ale usłyszała pani po raz pierwszy raz, po raz drugi, trzeci, któryś o koncepcji organizacji wyborów, która niekoniecznie ma swoje źródło w konstytucji, ale jest jakąś próbą organizacji tych wyborów w związku z pandemią, czy kiedykolwiek, ktokolwiek z zarządzających partią, klubem, tudzież premier, tu już pani powiedziała, że nie, zwrócił się do pani o opinię, co pani jako druga osoba w państwie myśli na temat szczegółowych koncepcji, które się pojawiały? Panie przewodniczący. Tak czy nie? Nikt się nie zwracał. Powtórzę jeszcze raz. W konstytucji nie może być zapisów o wyborach korespondencyjnych. Ja mówiąc o konstytucji, mówiłam o zapisie o tym, że muszą się odbyć wybory prezydenta. To jest zawarte w konstytucji. I to było dla mnie najważniejsze. Natomiast jeżeli się zdarzają jakieś sytuacje nieoczekiwane, niespodziewane, to mamy prawo ustawami regulować to, co się dzieje. COVID był czymś zupełnie nowym. Pani poseł, pani pamięta, bo pani była w Sejmie. Nie było żadnych rozwiązań na COVID. Nawet nie mogliśmy się zebrać w Sejmie. A stan nadzwyczajny? Tak? Pani, czy opiniowano panią na ten temat? Nie, nie, bo nie było stanu, nie było stanu nadzwyczajnego, pani przewodnicząca, więc jak można było ze mną opiniować stan nadzwyczajny? No przepraszam bardzo. No ale czy opiniowano panie, z panią na przykład, panie, co pani na to, żeby był stan nadzwyczajny? Natomiast ja, jak pani mnie pyta moją opinię, to uważam, że dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich wprowadzenie stanu wyjątkowego jest zupełnie nieuzasadnione. Celowo wprowadzać stan wyjątkowy po to, żeby przeprowadzić wybory. Uważam to za zły pomysł, to jest mój pogląd. To jest mój pogląd. Mówimy o przesunięciu ewentualnie wyborów. Pani mówiła, że miała trudności przesunąć z organizacją pracy parlamentu i życzyła pani sobie na przykład, żebyśmy przeszli na całkowitą pracę zdalną. Czy widziała zatem pani poważny problem w organizacji pracy posłów? Nie widziała pani takiego poważnego problemu z organizacją życia obywateli, żeby na przykład wybory przesunąć, żeby ogłosić stan nadzwyczajny? Pani przewodnicząca, jeżeli poda mi pani przepis prawny, który by mi na to pozwalał, to wtedy pani odpowiem na to pytanie. Powołała się pani na konstytucję i na obowiązki konstytucyjne. Czy według pani opinii konstytucyjne jest zlecanie spółce Skarbu Państwa organizacji wyborów i pozbawianie tej możliwości Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego? Powtórzę raz jeszcze. To była sytuacja zupełnie wyjątkowa. Zupełnie wyjątkowa. Zwracałam także uwagę na to przy orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku, który przewiduje jednak, że mogą się zdarzyć jakieś nadzwyczajne, obiektywne sytuacje. Gdyby to była sytuacja normalna, pani przewodnicząca, gdyby nic się nie działo i nagle nam do głowy przyszło, że chcemy korespondencyjne wybory przeprowadzać, wtedy bym się z panią całkowicie zgodziła. Ale mieliśmy zupełnie inną sytuację. Musieliśmy znaleźć rozwiązanie, co zrobić, żeby wypełnić konstytucję i jednocześnie zorganizować wybory tak, żeby każdy obywatel, także za granicą, miał prawo zagłosować. Mhm. To nie była normalna sytuacja. Pani doskonale o tym wie i wszyscy państwo o tym wiecie, że to nie była, nikt nie miał recepty, nikt absolutnie. Ile było Dobrze. Polaków, tyle było głosów. To była według pani nienormalna sytuacja. Czy... Nie nadzwyczajna, nieoczekiwana, niezaplanowana i zupełnie ekstraordynaryjna, już takie po... I zupełnie... tak. Nie użyłam tego sformułowania. Tak, ale to sformułowanie zrobiło karierę. Ale nienormalna jest lepszym słowem, że ta sytuacja nie była normalna. Nadzwyczajna. To była ta sytuacja nadzwyczajna. A czy uzna pani, że jest to także nadzwyczajne, to co obserwowaliśmy i o co pytaliśmy wszystkie osoby, które pytaliśmy przed panią marszałek. Na przykład mamy decyzję pana premiera wydaną, i która zmusza Pocztę Polską, załóżmy, do działań, które nawet jeżeli Poczta Polska nie podpisze umowy, to musi te działania wypełnić. I ustawę, która wprowadza
wprowadza taką możliwość 2 dni po wydaniu owej decyzji. O ustawy, o procedowanie ustaw na Komisji Zdrowia, poprawek, które umożliwiają wybory, a przecież to jest Komisja Zdrowia, a mówimy o pieniądzach, które mają być wydatkowane na wybory, które się nie odbyły. Mówię o procedowaniu w sierpniu ustawy i poprawce pana Bolesława Piechy. Czy to jest według pani sytuacja nadzwyczajna, normalna, nienormalna? Pani przewodnicząca, przepraszam, ale zrobiła pani tak długi wywód, że się pogubiłam, o co chodzi w pani pytaniu. Naprawdę. Dobrze, to przepraszam. Ja jeszcze raz proszę, powolutku i proszę po kolei. Konkretne pytanie, bo ten wywód naprawdę był długi. Z zainteresowaniem go słuchałam, ale nie zauważyłam dobrze, tam, do czego się mam odnieść. Powolutku i jeszcze raz. Czy to jest normalne, czy nadzwyczajne, nienormalne, że się legalizuje decyzje wydane bez podstaw prawnych w późniejszym czasie? Ja nie znam takich przypadków, nie spotkałam się z tym, więc nie umiem pani odpowiedzieć. Ja tego nie robiłam, więc też nie umiem pani... Do tej pory nie widzieliśmy. Czy jeżeli na przykład pan premier wydaje decyzję 16 kwietnia, a 2 dni później dopiero wchodzi w życie ustawa, która umożliwia wydawanie mu takich decyzji. Czy to jest normalne, czy nienormalne? Nie wiem, pani przewodnicząca, bo nie znam tego przypadku, nie uczestniczyłam w tym, więc nie potrafię do tego odnieść. Czyli... No to są pytania, pani przewodnicząca, pytanie do pana premiera, nie do mnie. Nie jestem przewodniczącą. No naprawdę, przepraszam. Pani poseł. Albo pani posłanko. Pani marszałek, chciałabym podsumować. Uznawała pani swoją rolę jako swoją funkcję jako marszałka Sejmu i sprowadzała ją pani tylko do wyłącznie procesu legislacyjnego, czy też uważa pani, że jest odpowiedzialna za całościową pracę, która się odbywa na terenie Sejmu? Oczywiście Pani poseł, kompetencje marszałka są określone nie tylko w ustawie, ale przede wszystkim w regulaminie Sejmu. Nie wiem, co pani ma na uwadze, ale reprezentuję Sejm, reprezentowałam Sejm na zewnątrz, tak? Organizowałam pracę Sejmu, pracę posłów, udzielałam im wszechstronnej pomocy w razie potrzeby, przyjmowałam projekty legislacji, ustawy, przekazywałam je do BL-u, do analiz sejmowych, bo musi być metryczka do każdej ustawy. Nie wiem, kierowałam do komisji albo do pierwszego czytania, więc tym się zajmowałam. Nie tylko ja sama, tylko do tego mam też ludzi, którzy mnie wspierają, tak? Czy jeśli pani słuchała albo nie słuchała zeznań odbieranych tutaj podczas tej komisji i posłowie poprzedniej kadencji mówili o presji na nich wywieranej, że nie zostaną więcej posłami, że stracą swoje funkcje, jeżeli w taki, a nie w inny sposób będą głosować. Uważa pani, że to są praktyki naganne, czy nie? Nie, pierwszy raz słyszę, jeżeli pani pyta o naszą formację, to ja z pełną odpowiedzialnością mówię, że jestem zdziwiona, jeśli ktoś coś takiego powiedział. Straszenie kogokolwiek w taki sposób, nigdy o czymś takim nie słyszałam, nigdy nie byłam tego świadkiem i wątpię, żeby coś takiego miało miejsce. Straszenie posłów, że co? Czyli to, co na przykład opowiadał tutaj nam podczas obrad komisji pan Gowin czy pan Wypij, uważa pani, że sytuacje, w których wywierano na nich presję, wywierano presję na członków porozumienia, nie mogły takie rzeczy mieć miejsca? Powiem pani poseł, że ja tego nie mogę absolutnie potwierdzić ani zaprzeczyć, bo przecież nie byłam członkiem jakiegoś zespołu, który z nimi rozmawiał, więc nie mogę się do tego odnieść. Natomiast naprawdę takie praktyki nie są stosowane, żeby stosować jakimś, żeby wywierać na kogoś presję, jeszcze go straszyć. No nie wiem, być może w innych formacjach to się dzieje, ale ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości tyle lat i czegoś takiego odpowiedzialność, jakiej się wymaga od posłów, obecność na głosowaniach, tak, omawianie projektów ustaw, stanowisko, no państwo też swoje stanowisko uzgadniacie, czasami się różniąc między sobą, to tak, ale straszenie, naprawdę jestem zdziwiona. Ja nie słuchałam tych przesłuchań pana Gowina i pana Wypija,
mogłam coś tam w mediach przeczytać, co powiedzieli, ale to pewnie było wyrywkowe, więc odnosząc się do tego mogę pani tylko odpowiedzieć w ten sposób. To sama, jeszcze... sama nigdy czegoś takiego nie preferowała. Ja zawsze wolę rozmowę i przekonywanie niż jakieś straszenie. To jest mi zupełnie obce i naprawdę jestem zdziwiona, że tak zostało to powiedziane. Czy to jest prawda? Czy pan Gowin potrafi to udowodnić? Tego nie wiem, bo nie byłam świadkiem tych przesłuchań. Dobrze, to w takim razie powiedziała pani o tym, że preferuje pani rozmowy i przekonywanie. Czy kiedykolwiek przekonywano panią do koncepcji wyborów kopertowych, czy kiedy pani je usłyszała o tej koncepcji, to uznała, że jest to świetny pomysł? Nie przekonywano mnie, pani poseł. Ja jeszcze raz powtórzę, to już powiedziałam raz, ale może nie odnotowano, że ja mam duże doświadczenie. Nie mam problemu z podejmowaniem decyzji, ale nigdy nie podejmuję ich pochopnie. Jeżeli mam wątpliwości, zastanawiam się, konsultuję i wtedy podejmuję decyzję, co jest raczej szybko, ale nie bez namysłu. Więc jeżeli bym wiedziała, czuła, że coś jest nie tak, to z pewnością by to było inaczej. Ja byłam przekonana, że wybory korespondencyjne, bo nie było innej możliwości. Od pierwszego momentu, kiedy pani o tym usłyszała, chociaż pani nie pamięta pani, momentu, nie, kiedy pani usłyszała. Pani poseł, powiedziałam, że to mogła być końcówka marca, początek kwietnia. Nie podałam pani tylko i państwu daty dziennej, bo tego nie pamiętam, ale powiedziałam wyraźnie, to mogło być końcówka marca, początek kwietnia. Pamięta pani początek od kogo? Kwietnia. Usłyszała pani o tej koncepcji? Nie, oczywiście, że nie. Nas jest tak dużo w klubie, tyle osób dyskutujących. Ale w klubie i pani też usłyszała. Nie, pani, proszę mi dać dokończyć. I u mnie bardzo często odbywały się spotkania, bo pani doskonale wie, bo pani sama przychodziła. U mnie był gabinet zawsze otwarty dla wszystkich. Bez względu na to, kto chciał się ze mną spotkać, każdy mógł przyjść i każdy mógł porozmawiać. Ten gabinet był otwarty, nie trzeba się było zapisywać. I takich spotkań i rozmów cały czas było bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele. Czyli ale, w momencie... nikt mnie nie musiał do tego przekonywać, bo ja do tych wyborów korespondencyjnych, bo nie znałam, szukając w głowie, analizując, nie widziałam innej możliwości, poza wyborami korespondencyjnymi, które też odbyły się właśnie w Bawarii, żeby znaleźć inny sposób na przeprowadzenie w konstytucyjnym terminie wyborów prezydenckich. Czyli pani rola w tym wszystkim była mniej więcej taka, przepraszam za kolokwializmy. Usłyszała pani o koncepcji wyborów odbywających się drogą kopertową? Było tak, świetny pomysł. To nie były wybory kopertowe. Dobrze, pani drogą przewodnicząca, korespondencyjne. Dobrze, było tak, super, świetny pomysł. Dajcie mi ustawy, będę pracowała nad tym, żeby one były szybko przeprocedowane. No wolałabym jednak, żeby pani używała trochę innego, bardziej poważnego języka. Ja wiem, że to jest tak na skróty pani poseł, ale jednak jesteśmy na poważnej komisji i mi zależy na tym, żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości w ramach oczywiście moich możliwości, tego co pamiętam i w czym uczestniczyłam. Dlatego wezwanie mnie na tę komisję, ja się nie uchylam od żadnej odpowiedzi, ale proszę nie wymagać też ode mnie, żebym mówiła czy potwierdzała coś, czego rzeczywiście nie pamiętam. Mogę w sposób przybliżony mówić. Nie, to nie było tak, pani poseł. Bardzo proszę tego tak nie omawiać, bo to była dla mnie bardzo poważna sprawa, bardzo obciążająca. Bo wiedziałam, że na mnie spoczywa ten obowiązek w dużej mierze, bo to marszałek Sejmu ogłasza wybory i wszystkim nam zależało na tym, żeby one się odbyły w terminie konstytucyjnym. Więc nie było jak za pstryknięciem palcem. Przemyśleń było dużo. To nie było podjęte od tak sobie. Nie chciałabym, żeby to trywializować, bo sprawa była niezwykle poważna. I po zastanowieniu, po szukaniu, ale ja sama w swojej głowie i w przepisach, które znałam, nie znalazłam innej możliwości, żeby przeprowadzić te wybory. Dlatego pomysł wyborów korespondencyjnych, czy on się zrodził w klubie, czy on się zrodził na spotkaniu partyjnym, nie umiem powiedzieć, ale o tym oczywiście, że rozmawialiśmy. Jestem we władzach partii, więc na pewno o tym rozmawialiśmy. Powodował, że ja już miałam przemyślenia. Jeśli nie ten sposób, to jaki? To jaki? Jeżeli wszędzie straszono już wtedy, pamiętam dokładnie, że będziecie odpowiadać za śmierć ludzi. Będziemy odpowiadać, mamy krew na rękach, ludzie będą ginęli przez te wybory 10 maja. Przecież to było pani poseł powszechne. A naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, wtedy nie trudno było przestraszyć ludzi. A przecież to jest takie prawo naszych obywateli raz na 5 lat, że trzeba zrobić wszystko, żeby umożliwić naszym obywatelom wzięcie udziału
w tak ważnym głosowaniu jak wybór głowy państwa. I tak to rozumiałam, pani poseł. Dziękuję za sformułowanie poważne. Więc ja mam pytanie o słowo poważne. Czy to było poważne organizować wybory bez zabezpieczonych na nie pieniędzy i bez umowy zlecać to spółce Skarbu Państwa? Czy to jest poważne podejście do organizacji wyborów? Pani poseł, poważnie podchodziliśmy do tego tematu i jestem przekonana, nie uczestniczyłam w tym, bo inaczej byłabym w rządzie, a nie w Sejmie. Nie znam technikaliów, szczegółów, nie mogę ich znać po prostu, ale jestem przekonana i powtórzę to raz jeszcze, że moi koledzy, których znam, którzy byli w rządzie, na pewno zrobili wszystko, żeby w sposób odpowiedzialny te wybory przeprowadzić. Czasu było naprawdę niewiele, odpowiedzialność duża, więc trzeba było naprawdę sprężenia się, żeby to wszystko zrobić zgodnie z kalendarzem. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, pani poseł, ja że nie takie pytam, było myślenie. Pani marszałek, proszę. To było poważne. Wyraziła pani opinię o swoich kolegach w rządzie, więc ja poproszę panią o opinię o procedurach, które pani koledzy w rządzie zastosowali. Ja nie czy wiem, to jakie były procedury poważne podejście do sprawy, zorganizować wybory bez podpisania umów z wykonawcą tych wyborów? Pani przewodnicząca, nie będę się odnosiła do czegoś, czego nigdy nie widziałam, nie czytałam, nie znam szczegółów, nie oglądałam posiedzeń komisji i wypowiedzi na ten temat innych świadków. Proszę mnie nie pytać o coś, w czym nie uczestniczyłam. Mogę odpowiadać tylko za to, co wiem i w najlepszej mojej wierze. Za organizację staram się procesu państwu legislacyjnego. Tak, tak, pani poseł, dokładnie. Dziękuję, tak, pani dokładnie marszałek. Tak. Dziękuję, to było wszystko, o co panią zapytałam. Dziękuję.